Cześć, dzisiaj pokażę Wam, gdzie wsypać proszek do prania. Wiele osób ma z tym problem. Mamy trzy przegródki. Jedną dużą może być oznaczona symbolem 2, mniejszą może być oznaczona symbolem 1 i mamy kratkę, ona może być oznaczona kwiatkiem. Jeżeli chcemy zrobić zwykłe, normalne pranie, proszek wsypujemy do tej dużej przegródki oznaczonej symbolem 2. Ja mam nową pralkę, dlatego nie ma już tych symboli. No, trochę to jest utrudnione, no, ale we wszystkich starszych pralkach mamy te symbole. Jeżeli nie ma symboli, to po prostu wsypujemy do dużej przegródki. Po co jest ta mała przegródka? Ta mała przegródka jest po to, aby zrobić pranie wstępne. Jeżeli mamy bardzo brudne ubrania, wsypujemy proszek do tej mniejszej przegródki i do tej dużej. I wtedy na pralce ustawiamy odpowiedni program i pobiera nam najpierw z tej małej przegródki, robi pranie wstępne, a później pobierze nam z tej dużej przegródki i zrobi pranie zasadnicze. Po co jest ta kratka? Tutaj wlewamy płyn do prania. Ona może być, tak jak wcześniej mówiłem, oznaczona kwiatkiem. U mnie nie ma tych oznaczeń, ale mniej więcej tak to wygląda. Także życzę miłego prania. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli spodobał się Wam mój filmik, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.